Ej, no co ty tam przewracasz? No to gdzieś ty go położył? Niech szuka, niech szuka. No tam nigdzie nie chodzimy. Nie wiem, skrócić mu już te męki? Dobra. Bo się chłop tam zaszuka całkiem. Poproszę do ukrytej kamery. Czy nie tego czasem szukasz? I ten uśmiech szczery. Nie rób mi więcej tego. Witajcie. Wracamy z Mikołajek. No i po drodze zobaczyliśmy gościa z koszykiem i w koszyku miał grzybki. Także też chcę tutaj sprawdzić, czy coś znajdę. Koszyk mamy. Idziemy do lasu. Zapach jest, powiem wam, oszałamiający. Zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj znaleźć. Chociaż jednego. No, papieżak już, kurczę, leży. Fu. Patrz. No, papieżaków jest mnóstwo. Zobacz, Krzysiek. Patrzcie. Niestety. Weszliśmy. Kultura się kłania. Ja pierdzielę. Słuchajcie. Patrzcie. Stanęliśmy tutaj samochodem. Dosłownie miejsce przeszliśmy parę metrów. Klimat jest niesamowity, ale wchodząc do lasu. Nie, no to jest porażka XXI wieku. Słuchajcie, to jest brak słów. Brak kultury, słów. Trochę kultury. Jest pięknie, po deszczu, zapach cudowny, las przepiękny, klimat, mazury, nastawienie. My się nie poddajemy. I wchodzimy, wiecie co wchodzimy? No my powiedzmy jesteśmy ludźmi ze wsi, ale miastowi, nie, no tego nawet nie będę wam pokazywać, bo to jest po prostu, odechciało mi się tych grzybów, słuchajcie. No niektórzy nie potrafią się dramat, zachować. Dosłownie dramat. Nie, chyba zmienimy kierunek tego lasu, co? Wiesz co, podejdziemy jeszcze kawałek. Żeśmy kuźwa trafili. Podejdziemy, no ja pierniczę. Być może dobra, tutaj ja się teraz wyłączę, słuchajcie, bo tu naprawdę nie ma co nagrywać. To jest ohyda, poniżenie i nie powiem już co. Ja jestem, że tak powiem, zgorszona. Przyjechałam tutaj, stanęliśmy spontanicznie, zatrzymaliśmy się, bo faktycznie zobaczyłam gościa z grzybami w koszyku i mówię, stajemy, po prostu stajemy, przejdziemy, zobaczymy. I no, pierwsze co, to żeśmy taki syf znaszli, to podejrzewam, że wszędzie jest tak samo. Ja się teraz wyłączę, jak coś ciekawego dalej znajdziemy, to oczywiście wrócę do nagrywania. Halo, dokąd idziesz z tym koszyczkiem? Na grzyby. Ups. Na grzyby. Oła, na razie nie ma nic, zero grzybów, ale się nie poddajemy, idziemy jeszcze kawałek dalej. Daleko żeśmy jeszcze nie odeszli. Ale tu jest czyściutko. No tu jest czyściutko, to fakt. Same dęby. I zapach, ale czujesz jak pachnie? Tak, młode dęby. Ty się rozglądaj za grzybami. Może znajdziemy coś. Zwracam uwagę na wszystko. No tam, na co? Wiesz co, tu może nie być grzybków, bo... Nie no, las to jest... Młodnik. No to jaki młodnik? Tu masz las mieszany. Zobacz, jest i świerk, jest i dąbek. To jest las, mogą tutaj być podgrzybki, łosie. Może się łosie, łosie to tutaj wiesz, ale nie ma nic. Gdzie ten gościu te grzyby znalazł? Prawdopodobnie na targi. No nie no. No słuchajcie, no nie możemy się poddać. No chociaż jednego, no ja kręcę, chociaż jednego. Chociaż jednego grzyba, żeby znaleźć. Ty, tutaj jest jakaś droga. No, musimy tu się pilnować, bo w ogóle tych lasów nie znamy. Nie, samochód nie mamy gdzieś tam. Nie no mamy to orientacji, słuchaj, tak. Ani mapy żeśmy sobie mądrale no, nie nastawili. Nie mamy. Tu jest jakiś młodnik. Ty, w tego wchodzimy? Nie, wiesz co, tutaj chyba będziemy musieli się czołgać. Nie no, nie jesteśmy nawet odpowiednio nie, ubrani. To nie jest poligon, słuchajcie, także... Dobra, to wejdziemy. Aż tak co, się nie jeszcze będziemy tutaj poświęcać. Wiesz co, przejdźmy się tędy może. Tu, zobaczymy. Dobra, idziemy. Musimy coś znaleźć. No tak, ciekawe co znajdziemy. Tu jest strasznie takie... O, mrówki. Mróweczki? Tak. Mróweczki, powiedzcie, gdzie mamy grzybki. W tym lesie.
O, uważaj, bo ci odpowiedzą. Się zdziwisz. No. Zdziwisz się. Wszystko jest możliwe. Wiesz co? W tych trawach to my tutaj na pewno nic nie znajdziemy. To są strasznie zahaszczone te lasy. Tak, zaraz będą komentarze, że żeśmy takie miejsce wybrali. Tak. Stanęliśmy nie w tym miejscu, co trzeba jednak. Trzeba było, mówiłam, tam stawać, gdzie ten gościu stał. To żeś pojechał. Na pewno człowiek by powiedział, skąd ma grzyby. A ja nie mówię, żeby człowieka pytać, tylko iść tam, gdzie człowiek ale chodził. Ale nie wiemy, skąd on przyjechał. Może też się zatrzymał na czas. No może. Dobra. Nie ma grzybów. Oła, jedziemy dalej. Szkoda czasu, bo jeszcze mamy daleko do domu. Lecimy dalej. No, niestety. O, jest grzyb! Ha, ha, ha! Coś tam jest. Ale to nie. To taki niejadalny. Nie rusz go. Zostaw go! No wiesz ty co? Zostawiłem. Coś ty z nim zrobił. Zostaw, zostań sam tutaj. Grzyby się wykręca, to jest raz. Dwa, jak go wyciągniesz, trzeba zasypać dołek. Zakryć dołek. Ale on zostawił. A ty się go wsadził z powrotem. Jesteś niemożliwym człowiekiem. Jestem o, z tobą. Tamte tak. Gąstwy mnie interesują. Mamy gąski? Nie gąski, gąstwy. Aha. Aha. Nie, no ja tam chyba nie wchodzę w tej bluzeczce. No tak się pani wybrała do lasu. Tak. Typowa... Blondynka. Nie blondynka, turystka. Dobrze, turystka, tak. Dobra, idziemy. No dawaj. Ale teraz to nie wyjdzie. Dawaj. Idziemy rano, idziemy prosto, wrócimy. A miało być idziemy boso. Dawaj. Poczekaj, ja już nie wiem, zakręciłem się. Wstrzymałaś to nagranie, czy tak. Nagrywasz nagranie? Wstrzymałam. Bo ja będę miał dużo wycinania. To miało być idziemy boso, pójdziemy, a już nie, sama nie wiem. Idziemy prosto, idziemy boso, wrócimy rano. Z wczesną ciemną rosą. Ciemną rosą, nie, zimną rosą. No to w końcu ciemną, no. Czy zimną. Dobra, już nagrywasz? Tak, już będę nagrywać. Dobra. Idziemy prosto, idziemy boso, wrócimy rano, zimną rosą. Boso, to byś już język plączył. Ale to jest dziwne. Ja wypiłam kawę, a tobie się język plącze. Dobra kawa była. A co ty robisz z tymi grabiami w lesie? A przepraszam, a czy nie mogłeś z nami chodzić? Z grabiami po lesie. No ale po coś ty je wziął do lasu? No ja wszystkiego nie wiem, powiem szczerze. Ja się na wszystkim nie znam. No ale wytłumacz się. A idę sobie. Ej, no, ale jak żeś wziął grabie do lasu, to po jakie H? Ja mam koszyk. Haszcze. Haszcze. Nie haszcze. Nie, a jakbyś mi tak, takiego dużego grzyba. To grabiami będziemy go grabić? A czym ja go wezmę? No jak to czym? No to trzeba mieć sprzęt odpowiedni. Do zbierania grzybów? A to trzeba być przygotowany na wszelkie. A to masz tutaj sprzęt. Masz koszyk. Jeszcze tutaj tą dolinkę zobaczymy. Jakaś taka zachęcająca jest. No jak zwykle. Ja pier... Nie powiem już co, zobaczcie. Worek. Śmieci. No, okazuje się, że niestety jesteśmy syfiarzami pierwszej kategorii. Proszę, następne śmieciska. Człowiek stanie na grzybki, że coś może znajdzie, czy ten. Popatrzeć sobie, zobaczcie. Nie, no to jest dramat. No powiem wam szczerze, że to jest dramat. O, jest tutaj jakiś wywrócony, niejadalny. No to znakiem tego, że one już tutaj się będą pojawiać. Być może faktycznie gdzieś tam się już pojawiają pojedyncze sztuki. No, ale nie widać tutaj nic. Ciemno jest. Jedziemy do domu, mamy daleko jeszcze, także grzyby się skończyły tym, grzybobranie skończyło się tym, że nie mamy nic, kupy śmieci, o tutaj coś jest. Kolejny, nie znam tych grzybów, nie wiem co to jest, no ale coś się pojawia, może jeszcze pod tym domkiem tutaj zobaczę. Komary gryzą, wszy jelenie też atakują. Nie, nie ma nic. Wyłazimy, jedziemy do domu. Słuchajcie, no jakąś pamiątkę chcielibyśmy z tych lasów zabrać.
Znalazłem w żołędzie. Proszę, wręczam dla ciebie jeden kapelusz. Drugi zostawiam dla siebie. Taki ugryziony. Tak? Niestety. Koszyk jest pusty. Koszyk jest pusty, tak. A ty masz żołędzia. Poza śmieciami i oponką zrzuconą. Kolejne tutaj leżą. Tak, niczego nie, dobra, jedziemy, słuchaj, bo ja już dzisiaj mam humor, znaczy humor mam, ale... Włączy ci się amnezja. Amnezja to mi się już nie włączy, bo te śmieci to będą mi się tutaj chyba kojarzyły tylko z Mazurami. Co wejdę do swojego lasu, to będzie mi się to kojarzyć z lasami w Mazurach. No, lasy są przepiękne. Jest cudnie, zapach. W tamtym lesie tego nie było. No w tamtym lesie nie było. Tutaj prawdopodobnie jest to spowodowane obecnością tej bocznej drogi. Mamy główną drogę, tak, no. Tu jest skrzyżowanie z boczną drogą. No ale drogą. Mimo wszystko, no słuchaj, no taki syf zostawiać w lesie... Ja nikogo nie usprawiedliwiam. To jest dramat po prostu. Tak, no niestety. No, w życiu bym się tego nie, słuchajcie, nie spodziewała, że jest taki syf w Polsce, w lasach. No to jest dramat. No u mnie też, bo było sprzątanie, 5 minut dla lasu. Są różne akcje, ale no... Ręce dzisiaj opadają, słuchajcie. Są nowe, świeże. Ręce opadają. Dobra, otwieraj bagażnik, chowaj koszyk i jedziemy, bo jestem po prostu zniesmaczona.